motorem jest odkrywanie i poszukiwania artystyczne w nurcie improwizacji, muzyki i tańca oraz w pracy z muzykami na żywo. Najważniejszy dla mnie był zawsze Amsterdam, do którego wyjechałam studiować do Szkoły Rozwoju Nowego Tańca. Ale zanim wyjechałam, poznałam w Lublinie w 1997 roku Katie Duck, która przyjechała wystąpić z Magpie ze swoją grupą improwizatorów. I wzięłam udział w lekcji mistrzowskiej, masterclass prowadzonej właśnie przez Katie i przez Eileen z Magpie. Niesamowicie mnie to zafascynowało. Uważałam, że nic z tego nie rozumiem, ale było to dla mnie fascynujące. Wtedy postanowiłam, że chciałabym jednak studiować w szkole, gdzie Katie uczy. W ten sposób wybrałam Amsterdam. Przez to, że Amsterdam ukształtował mnie tak mocno, dążę do tego, żeby zbudować pewien pomost artystyczny, aby polscy tancerze, polscy muzycy mogli współpracować regularnie z holenderskimi artystami, kierując wszelki wysiłek na wspólne projekty, wspólne występy zarówno w Polsce, jak i w Holandii. Po moim solo, którego premiera odbyła się w 2009 roku w Poznaniu z Zona Segura, odkryłam dużą też fascynację i pasję dla pracy solowej. I na pewno w tych przyszłościowych 10 latach będzie to stanowić dla mnie jedną z linii artystycznych, którą chciałabym zgłębić. Drugą jest oczywiście cały czas budowanie i odkrywanie coraz więcej w nurcie improwizacji, muzyki i tańca. Bardzo mi zależy na łączeniu środowisk muzyków i tancerzy. I w ten sposób trzeci nurt do rozwijania to Unfinished Company.